Przede wszystkim, znowu pan 7? A trzeci ciąg, Factorio, wyzwanie, leniwy skurczybyk. Dobra. A, nie zauważyłem, że tutaj nie dostawiłem. Dobra. A więc to ogranicza produkcję taśmociągów. A spoko. Tak, musimy zwiększyć produkcję żelaznych płytek. Zdecydowanie. Okej. Tego będę potrzebował więcej kamienia. Ale to za chwilę. Okej. A jeszcze tutaj trzeba dostawić dodatkowe słupy. Okej. Zostawiłem z shiftem, dobra, nieważne. Shift służy do budowania takich właśnie duchów. Nazwijmy to. W przyszłości jest to przydatne, jak już ma się skonfigurowaną sieć logistyczną, ponieważ wtedy roboty będą za nas budowały rzeczy. Ale tak, to jeszcze przed nami. Dobra, potrzebuję więcej kamienia? Nie, mam kamień. Potrzebuję przetopić go tylko. Tak, do kamiennych pieców potrzebuję... Nie, potrzebuję zwykłego kamienia. Okej, dobra, świetnie. Ty będziesz produkować piece. Tak. Tak się objawia właśnie niedosycie jakiegoś materiału w fabryce. Jest go mało na pasach produkcyjnych. Moglibyśmy troszkę spuścić materiału z tych pasów. Bym tutaj zrobił dwa wyrównacze. Ale to jest tylko mały zapas, więc lepiej zająć się produkcją. Dobra. Kamienne piece. Chyba zbuduję od razu drugą linię tutaj. Tak, żeby już mieć na jakiś czas spokój z wytapianiem. Okej. I teraz jeszcze podajniki. Tak, pewno będę potrzebował więcej podajników. Tak. Potrzebuję więcej wszystkiego. Dobra. Pas. Tutaj będzie pas dopływowy. O, patrzcie, brakuje nam również żelaza. Będziemy musieli dostawić więcej kopaczy. No dobra. Z tym również nie będzie problemu. O, i kończą już nam się badania. Za czerwone pakiety. Więc tym... Tak, również trzeba będzie się zająć. Dobra. A więcej podajników, proszę. Dziękuję. I musimy sobie zorganizować tutaj dopływ. Okej. Chyba najprościej będzie zrobić to tak. Zrobię tak. Jedną stroną masz iść. Zróbmy tak może. Będzie małe spaghetti, ale co tam. To tylko małe spaghetti. Okej, świetnie. Dobra. Teraz, żeby to wykorzystywać, potrzebujemy więcej kopania. Właśnie.
Tak, jest z faktorem, że zawsze czegoś brakuje. Więc połowę czasu zamiast zdobywać nowe rzeczy, poświęcamy na zwiększaniu produkcji już istniejących. Okej, dobra. Teraz potrzebuję kopaczy. Okej. Znowu mi brakuje układów. Tak, w sumie teraz już mogę stamtąd brać. Właśnie, niepotrzebne mi tyle kamienia. Czy tyle węgla. Powkładam go po prostu tutaj. Dobra, dużo lepiej. Żelaza też nie potrzebuję. Miedzi w sumie też nie potrzebuję, ale to zaraz. Dobra, układy, trybiki, płytki. A nie, mam jeszcze parę kopaczy, świetnie. Dobra, to dobudujmy sobie ich. Dobra, ciach, ciach. Ej, nie tak. Dobra. Jeszcze prąd trzeba im dostarczyć. Okej, nie ma problemów. Dobra, to jest chyba dwa razy więcej kopaczy niż było, więc na chwilę powinno wystarczyć. Chociaż nie, dobra, jak już zacząłem ich robić, to zróbmy tak, żeby było wystarczająco. Dobra, mam 9, więc po 4, 3, 4. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. I jeszcze elektryczność. Okej, tam nie ma prądu. Nie zauważyłem. Tak, one mają mniejszy zasięg. A właśnie. Zapomniałem. Proszę, wprowadzili coś takiego fajnego. Można przeciągać, on automatycznie będzie robił tak, żeby wszystko miało prąd. Okej. No i dobra. To powinno wystarczyć. Dobra, już wygląda dużo lepiej. No i pasy produkcyjne się zapełniły z powrotem żelazem. Dobrze, dobrze. Dobra. To teraz z powrotem produkcja. Mam drewno? Mam jeszcze trochę drewna, więc słupy. Okej. I tak, wracając do rzeczy, podajniki. Tutaj będziemy sobie produkowali zielone pakiety naukowe. Co może zaplanujmy sobie to już. Powiedzmy, że tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, tylko tych dwóch rzeczy potrzebuję, tak, tylko dwóch rzeczy. Śmieciągi będą szły stąd. Więc w sumie jak tutaj sobie zbudujemy fabrykę. Tutaj sobie zbudujemy fabrykę. Tak. Podajników, to w sumie źle nie powinno być. Dobra, jak z podajnikami? Podajnik buduje się jeden przez pół sekundy. A będziemy potrzebować, jak już wcześniej wyliczyłem, jeden na sekundę. Tak, bo będziemy mieli 6 fabryk, które co 6 sekund będą brały po jeden każda, czyli 6. 6 na 6 sekund, czyli 1 na 1 sekundę. Jedna fabryka daje 2 na sekundę. Więc jedna fabryka podajników powinna wystarczyć. Ale chcę mieć na przyszłość również, więc. Okej, więc jedna fabryka powinna
całości wystarczyć. Dobra. Czy co zrobię? 3. Ja już zawsze ciągle coś się mylę z tymi rzeczami, więc niech będzie zapas. Dobra, taki powinno zrobić. Dobra. Jest dobra. A właśnie. Czy wy możecie produkować podajniki? Nie możecie. Tylko będę potrzebował więcej fabryk produkcyjnych 2. Automat montażowy 2. Właściwie wszystko już powinien zastąpywać tymi automatami montażowymi 2. Ale dobra, powoli do tego dojdziemy. Tego potrzebuję automatów montażowych 1, których również nie mam. Dobra, to zacznijmy od tego. Dobra. Oraz żelazo. O, to też będziemy musieli zautomatyzować. Okej, ale psuje to nam to również trochę ratio, ponieważ automat montażowy 2 pracuje 50% szybciej niż reszta automatów. Co wygląda na to, że teraz wszędzie będę chciał stosować automaty montażowe 2. Żeby sobie nie psuć po prostu ratio wszędzie. Ok. Automat montażowy 2. To. Oraz to. Ok. Dobra, więcej układów. W sumie tyle powinno wystarczyć na jakiś czas. Dobra. Więc dobra. Więc tak, jeden powinien wystarczyć. Drugi będzie po to, żeby gdyby nie wystarczyło, a trzeci będzie na, nazwijmy to, potrzeby cywilne. I dobra. Jeszcze koła zębate potrzebujemy. Okej, zapomniałem o tym. Więc tak. Koła zębate jeszcze raz produkowały się 1 na pół sekundy. A one potrzebują 1 na pół sekundy, więc znowu jedna fabryka potrzebuje jednej fabryki kółek zębatych. Okej. Okej, to na razie zróbmy tak. Tak, one pobierały żelazo. Tutaj będziecie wypluwały. Dobra, na razie nie mam więcej do badania. I dobra. Tutaj będzie nasza linia na zielone. Więc tutaj od razu będziemy chcieli sobie pobrać je. Na razie przykryję te złoża uranu. Mamy gdzieś gdzieś złoża, to mamy 37 tysięcy, tu mamy 100? Nie, okej, to jest 100 tysięcy węgla. Więc mam nadzieję, że nie będę potrzebował kopać tutaj, ponieważ tak, to byłoby kłopotliwe. Kopanie tutaj. Tak, trzeba by się troszkę naspagecić, żeby to zrobić. Dobra. Już tutaj. Okej, za wysoko. Chcemy właściwie je pobierać. Okej. Czyli taśmociągów. Tutaj będzie szło żelazo. Tutaj będą szły zielone. Dobra.
chcemy na tej wysokości pobierać. Ok. Ok. Znowu rozdzielacza mi brakuje. Cholera. Dobra. Rozdzielacze proszę. Tak. Na początku gry jest dużo biegania. Ponieważ tak, różne rzeczy produkujemy w różnych miejscach. Ciągle trzeba biegać i coś zbierać, brakujące elementy. Ale wierzcie mi, wszystko się rozwiąże ładnie, kiedy będziemy mieli już dostęp do sieci logistycznej. Wtedy będziemy mogli sobie produkować robociki. I robociki będą bardzo dobre, ponieważ będą nam wszystko dostarczać tam, gdzie będziemy. Będą podlatywać do nas i nam będą wszystko przynosić. Więc to będzie bardzo wygodne. I wtedy już tak nie będzie żadnych problemów z tym, że gramy na cholernym leniu. Ale póki co tak, będzie troszkę biegania dodatkowego. Dobra. Czy mogę to jakoś ładnie złapać? Chyba nie. A nie mogę. O tak, dobra. To jeszcze w tą stronę będziesz. Tak, to jeszcze wyjście. A, jeszcze trzeba połączyć. Okej, tak to można zrobić. Spoko. Dobra, jeszcze tutaj musimy znaleźć połączenie z główną siecią. Powiedzmy, że w ten sposób. No i dobra. Mamy podajniki, świetnie. W takim razie pierwsza rzecz, którą chcę zrobić, zrobić sobie skrzynkę. Tak, najpierw... Chyba kończy mi się drewno, co? Dobra, półprodukty, drewno. Okej, mam jeszcze sporo, mam jeszcze troszkę kłód, ale będę musiał sobie w przyszłości je dorobić trochę. Chociaż może nie. Zobaczymy. Okej, skrzynka. Świetnie. Dobra, ty w sumie dalej produkuj drewno. Ponieważ zaraz będzie znowu potrzeba słupów. Okej, dobra, i widać, że teraz już się produkcja miedzi kończy, więc zaraz będziemy musieli to również naprawić. Tymczasem zajmijmy się... Właśnie, czy to mogę produkować w... Tym mogę produkować w zwykłych. Ale w sumie jak już mam niebieskie, to zrobię niebieskie. Produkcja. Tędy będzie wyjście. Okej. Nie jestem taki sprawny w szybkim stawianiu podajników. Dobra. Ciach, ciach. 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 Gdzie produkcja zielonych. I tak. Dobra, przyciągnijmy dalej macierz. Okej. No i dobra, gdzie możemy puścić te... Możemy tędy po prostu puścić. Okej. Okej, skończyło mi się podziemne, zanim to zrobię. Um,
Ale tak, rozdzielacze również mi się skończą. Prawda? Żelaza mi brakuje, dobra. Produkcja trybików, wszystko tutaj zawiera, ale spoko. Jak się napełni skrzynka, to będzie spokój. Okej. Trzymaj ty to. Ciebie już nie potrzebuję, żebyś to produkował. Ty produkuj mi podziemne. I pasy, okej. Więc tak. Chcemy się tutaj przebić. I może zróbmy tędy, żeby za bardzo nie kombinować. Okej. Teraz zróbmy w takim razie tak. No i dobra. Za chwilę będziemy mieli zielone pakiety naukowe. Potrzebuję dodatkowej skrzynki na podajniki. Powiedzmy, że będę je pobierał stąd. Nie. Już wtedy również załapię mi inne rzeczy, dobra. Będę pobierał je stąd. Tak. Cześć, i tak będzie przelatywał. Ograniczę tutaj, żeby za dużo mi nie zjadło. No i dobra. Do roboty. Teraz mieliśmy się wziąć za przetopienie miedzi. Potrzebuję więcej kamienia na to. Troszkę węgla dodatkowego również się przyda. No i dobra, to jest nasza koparka od węgla, czy od kamienia. A, cały zapas kamienia. Dobra, musimy sobie sporo. I kamienny piec. Dobra. I przy okazji więcej potrzebuje koparek. Ponieważ jak zwiększymy wytapianie, to również będziemy musieli zwiększyć kopanie. Więcej trybików. Dobra. Ty mi poprodukujesz teraz kamienne piece. Które też mi się skończyły, tak. W międzyczasie ustawmy tutaj taśmociągi i podajniki. Dobra. I potrzebuję 12 do drugiej linii. Świetnie, i tak samo podajniki. Podajniki mi się skończyły, dobra. A jak to mam z taśmociągami? Również nie mam. Więc dobra. Że sobie tutaj ograniczę. Chociaż nie, wolę mieć zapas taśmociągów. Bym potrzebował jakąś większą produkcję sobie zrobić. A właśnie, jak już produkuję nieszczęsne zielone układy, to fajnie byłoby je doprowadzić do tutaj i zacząć badać coś. Dobra, co chcemy badać? Dystrybucja energii elektrycznej 1. Dostaniemy nowe słupy. Średni słup elektroniczny oraz duży słup elektryczny. Fajnie. Się przyda. Ponadto można by się zacząć interesować pancerzem. Ponieważ obecnie nie mam żadnego pancerza. Prędzej czy później
zaczniemy spotykać jakichś niemilców. Żeby zbudować również sobie radar. Tak. Dobra. Dobra, może ograniczmy ciebie. Ponieważ za dużo nam zjadasz. Tak, produkcja stanęła wszystkiego. Tak, konstrukcja radaru. Potrzebujemy układów, trybików oraz płytek. Dobra. Postawmy sobie na razie jeden tutaj. Oraz jeden. Może nie wiem. Może też tutaj niech będzie. Radar co robi? Radar powoduje, że oświetla nam, raczej pokazuje pewien kawałek mapy na mapie. No widzicie, kiedy widzimy ten oświetlony kawałek mapy, to jest tam wszędzie tam, gdzie mamy radary. To znaczy, że ta mapa jest aktualna. Radary badają nam ten teren i go wyświetlają. Znaczy, że jest zawsze aktualny, więc gdyby pojawili się obcy, to będziemy ich widzieć. Zaciemniona mapa to jest jakby mgła wojny. Poza tym, że radary oświetlają kawałek mapy, dzięki czemu możemy przybliżyć ten kawałek i obserwować. Przy okazji, to jest feature również dodany w wersji 15. Wszędzie tam, gdzie mamy radary, możemy przybliżyć mapę i obserwować. Widzimy też na minimapie, jeżeli coś by się miało pojawić. To poza tym radary również badają mapę. Co jakiś czas biorą losowy kawałek mapy w jakiejś odległości i go pokazują. Więc zbudowawszy tutaj te dwa radary, one nam prędzej czy później pokażą całkiem spory kawałek mapy dookoła nas, więc będziemy wiedzieli na przykład, gdzie w okolicy są obcy i tak dalej. A to może się niedługo przydać. Dobra, dokończmy teraz to. Fiu, fiu, fiu. Dobra, myślę, że najłatwiej będzie zrobić tak. Okej. Okay. Czy nie mam podziemnych? Nie mam podziemnych. Okej, okay, 16 podziemnych. Produkuj więcej. Tak. I tak. Będzie dopływ. Strony będzie szedł węgiel. Z tej strony będzie szedł. Będzie szła miedź. Jak ją doprowadzę? Okej. I jeszcze trzeba tu zrobić. Tak, zasilanie. Okej, okay, nie, czekajcie. Źle. Dobra, tutaj zrobiłem tak, tutaj zrobiłem tak. Bardzo ważne, żeby wszystko było ładnie poukładane. Syndrom OCD w faktoriu jest bardzo ważny. Dobra. To również powinno nam jakiś kawał czas starczyć. Z miedzią jest już troszkę lepiej. Czekajmy, aż ta partia ze zwiększonej produkcji dojdzie. A, dobra, nie mamy jeszcze zwiększonej produkcji, ponieważ brakuje nam rudy. Okej, dobra. I trzeba uważać. Już nie chcemy. O, właśnie, nie chcemy pobudować kopaczy tutaj, ponieważ spójrzcie po prawej, on by nam kopał również węgiel. To byłoby bardzo niemiłe, ponieważ mieszałoby nam to zawartość pasma produkcyjnego.
A na paśmie od miedzi my chcemy mieć tylko miedź. Okej, okay. Samo tutaj jest już za daleko. A przestawmy te dwa. Dobra, mam jeszcze trochę, to zbudujemy sobie drugą linię. Powiedzmy tutaj. Dobra, pozasilajmy to wszystko jeszcze. Okej, okay, tutaj źle zrobiłem. Dobra. I tutaj musimy jeszcze zrobić odpływ. I dobra. Tutaj chcemy mieć połączenie. No i dobra. I mam nadzieję, że teraz już powinno wystarczyć. No zobaczymy. Produkcja żelaza jest już na pewno dużo lepsza w fabryce. Są już pasy zapełnione. Tak, chyba będę musiał jeszcze dobudować więcej zielonych, ponieważ wygląda na to, że póki co brakuje zielonych układów. Nawet na tak małe wymagania. No i dobra. Co chcemy dalej robić? Myślę, że przydałoby się zautomatyzować parę rzeczy typu automaty montażowe. Nie aż to się bardzo często przydają. Elektryczna wiertnica, chociaż to już trochę mniej, ale również przydałoby się przynajmniej jeden. Więc można by zrobić jedną taką linię, powiedzmy tutaj, różnych takich rzeczy ogólnie potrzebnych, nazwijmy to. Na przykład produkowałbym tam automaty montażowe, elektryczną wiertnicę. Na razie coś jeszcze? Na razie może nie. Ale w przyszłości inne rzeczy również pewnie bym tam dodawał. Okej, dobra, jak produkcja idzie spoko. Dobra, czy chcę budować więcej automatów montażowych? Dwa. Może wiecie co, może... Tak. Chcę, bo będą mi potrzebne do produkcji automatów montażowych, więc... Dobra. I myślę, że wszystko za chwilę powymieniam na automaty montażowe 2, ponieważ nie ma za bardzo potrzeby, aby trzymać jedynki dalej. Jak tam nasza moc? Mamy niedobór mocy. Ok, więc również trzeba będzie się tym zająć. Na szczęście mamy jeszcze spory potencjał, jeżeli chodzi o produkcję mocy. Dobra, więc trzeba będzie... Okej, miedź jest już wystarczająco. Mam nadzieję, że na chwilę starczy. Aż tak, przedłużanie tych pasów będzie troszkę... Dobudowywanie dodatkowych będzie troszkę kłopotliwe, ale spoko. Poradzimy sobie. Dobra, w następnym odcinku... tak, większa produkcja energii. Pozamienianie wszystko na automaty produkcyjne 2 oraz linia produkcyjna różnych pomocniczych rzeczy. Później, tak, można by powoli się zacząć brać za olej i rzeczy z tym związane. Ropę i tak dalej. Ale dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!